Moi drodzy, wydaje się czasami, że po co robić coś takiego jak wprowadzenie do tekstu listu, do tekstu w ogóle, skoro już się obmówiło jakiś kontekst, nie kontekst i tak dalej, ale no, tym bardziej jeżeli mówimy o liście do Rzymian, z którego po prostu jesteśmy gruntownie edukowani na różne sposoby, przez kazania, wykłady, książki. No ale jak wam już troszeczkę zasygnalizowałem, zmiana punktów startowych w patrzeniu na tekst może mieć całkiem dalekosiężne skutki i też być prowokacją do przemyślenia wielu różnych elementów wypowiedzi autora. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony czasami ten nowy punkt startowy rodzi się, bo jakby nie do końca konwencjonalnie obserwator podszedł do tekstu. No w tym momencie obserwatorem byłem ja. I czasami po prostu trzeba sobie dać otworzyć pewne drzwi, żeby zobaczyć nowe możliwości w odczytaniu tekstu skądinąd dobrze nam znanego. W tym wprowadzeniu będę chciał wam pokazać, zaznaczyć raptem tylko kilka typowych problemów, na jakie napotykamy, czytając list do Rzymian, ale nie tylko, bo wiele z tych rzeczy jest w ogóle czymś typowym dla komunikacji pomiędzy osobami pochodzącymi jakby z tej tradycji żydowskiej, więc napotykamy je również w innych tekstach Nowego Testamentu. Dobrze, co takiego przykrego robi nam autor Paweł, że natrafiamy na problemy z odczytaniem jego tekstu? No oczywiście zacznijmy od tego, co już było powiedziane. Komponuje w sposób specyficzny swoje wypowiedzi. No to nie jest typowe dla nas współczesnego czytownika. Na całe szczęście w wielu momentach pojawia się jako pomoc bardzo jakieś wyraźne powtórzenie idei, co jak już ktoś obeznany z tym, że takie rzeczy są możliwe, ta kompozycje takie szczególne, jak już jest obeznany, to w tym momencie to wyłapie, wysłyszy w czasie czytania, jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim, a jak nie za drugim, to za dziesiątym, ale w końcu to wysłyszy i sobie tam pewne granice tekstu zaznaczy. Dobrze, w wypadku listu do Rzymian problemem dla nas jest strategia, jaką obrał Paweł, i to już było wspominane. Czyli nie zaczyna wykładać rzeczy, problemu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć od początku i po kolei, mówiąc tylko piszę do was, no bo dali mi znać, tam niektórzy z was, tam z waszej społeczności, że się dzieje u was źle, no i no, trzeba by o tym pogadać, co nie? Nie zabiera się w ten sposób do tego, tylko zaczyna budować swoją wypowiedź inaczej. A jak na przykład mówi wszystkim, jednym i drugim, wszyscy jesteście pod kreską. Pamiętajcie, każdy jest wrażliwy na grzech. W związku z tym, skoro każdy jest wrażliwy na grzech, żaden z was nie ma prawa do tego, by się czuć wyższym, lepszym od innych. Taką przyjmuję strategię. Kiedy w pierwszych rozdziałach mówi, wszyscy jesteśmy pod wodą, tak? To teraz możemy słuchać, jak na tą wodę możemy jakby się wznieść, albo jak przynajmniej się zbliżyć do krawędzi, tak, żeby pływać i jeszcze jakoś dać radę. Dobrze, no więc to są dwa podstawowe elementy, które już na starcie jakby troszeczkę nas jakby trochę hamują w tym jakby prostym odczytaniu tekstu listu do Rzymian. Paweł bardzo często stosuje zwroty uogólniające. Żyd, Żydzi, poganin, poganie lub ich zamienniki. I ma nadzieję, wierzy, że czytelnik wychwyci sytuację wąskiego lub szerokiego zrozumienia słów w danym kontekście, tych słów. Tak? Czyli on nie mówi, mówię Żyd, ale od razu z dopowiedzeniem, no mam tutaj na myśli tylko tych w takim a takim stanie. Nie, nie powie nam tego. To on zakłada, że my zrozumiemy, że w związku z tym, o czym w tym momencie mówi, pod tym określeniem ogólnym będzie taki, a nie inny zestaw osób. No i to jest problem, tak? Kiedy mówi o nich ogólnie, na przykład w rozdziale
bodajże 9 w którymś momencie, tak? Tam jest powiedziane rzeczywiście o poganach i o Żydach w sensie ogólnym, kiedy zaznacza, że bo i my zostaliśmy wzięci i z pogan, i z Żydów, tak? W sensie takim, że wierzący pochodzą i z tych. I wtedy te określenie poganie i Żydzi są jakby w sensie najbardziej ogólnym. Ale w innych miejscach mają znaczenia wąskie. Świadomie Paweł używa ważnych terminów w różnych znaczeniach. I to bez komentarza i bez uprzedzenia. Znowu potrzebujemy jakby śledzić tekst i być w stanie rozpoznać, w jakim sensie on teraz tego używa. Będą zaraz troszkę tego przykłady. I znowu Paweł zakłada zdolność rozróżnienia znaczeń przez kontekst lokalny i rozwój wywodu. Tak? Czyli to ktoś czasami gdzieś jakoś może usłyszeć taką teorię, że słowa w piśmie muszą mieć jedno i tylko jedno znaczenie, bo inaczej to będzie chaos. To jest pobożne życzenie, nie wiem właściwie czy pobożne, chyba to jest nasze życzenie, to jest życzenie, powiedziałbym, wybaczcie, dziecka, które po prostu chciałoby widzieć świat prosty. Ale inteligentni ludzie bawią się słowami. I kultura żydowska jest tego fantastycznym przykładem, bo tak się komunikujemy. W związku z tym pojawiają się różne figury stylistyczne, różne zagrania, różne chwyty słowne, po to, aby uzyskać jakby tą komunikatywność, ale też pewną elastyczną, pewną plastyczność wypowiedzi. No i nie tłumaczymy się za każdym razem ze wszystkiego. Zakładamy, że druga osoba jest na tyle inteligentna, że potrafi się z nami dogadać i potrafi wychwycić czasami właśnie takie gry, jakie stosujemy. Paweł robi to. Dobrze. Cała duża grupa trudności pojawia się jakby no stricte z tym żydowskim charakterem wypowiedzi Pawła, czyli z nawiązaniami do tekstów Starego Testamentu. Wypowiedzi nie wprost, tak, pojawiają się w tym liście do Starego Testamentu. Tutaj zaznaczyłem raz jedyny Stary Testament w cudzysłowiu. Dlaczego? W cudzysłowie. Bo Paweł nie korzysta ze Starego Testamentu w naszym sensie, tak? Musimy mieć świadomość, że po prostu ten nasz Stary Testament to też jest kwestia, które wyznanie, bo ten Stary Testament w takim lub innym zestawie. W Nowym Testamencie mamy świadectwo, że wielu autorów korzysta ze Septuaginty, czyli greckich tłumaczeń tekstów hebrajskich, ale też zbioru pism żydowskich, które powstały tylko w tekście, jakby w języku greckim. No i teraz Paweł bardzo często korzysta ze Septuaginty, a właściwie w większości chyba wypadków, ale czasami dokonuje różnych hybryd i tutaj jakichś kombinacji. I teraz on robi pewne aluzje, bądź właśnie zniekształcone cytaty i zakłada, że odbiorcy w ogóle są w stanie zakumać, że taki ruch został wykonany i co on wnosi do tego wywodu, który tam Paweł toczy. Paweł ma oczekiwanie, że odbiorca zrekonstruuje znaczenie wskazane przez odwołanie do Starego Testamentu. Czyli tak, nie dość, że Paweł mówi, przywołuje na przykład jakiś fragmencik, jakiś zwrot, jakiś cytat, tak? To on go nie tłumaczy co do jego znaczenia, co do jego głębi jakby przekazu. Tak? On go wkomponowuje w swoją wypowiedź i zakłada, że odbiorca nie tylko wie, że zostało wykonane wskazanie, ale również potrafi jakby zrekonstruować znaczenie i wkomponować w ten ciąg wypowiedzi. Jesteśmy bardzo aktywnymi z punktu widzenia Pawła i w ogóle autorów Nowego Pisma uczestnikami dialogu. To nie jest regulamin, warunki ogólne, ubezpieczenia czy bankowe jakieś inne, gdzie to po prostu wszystko jest wyszczególnione i każda rzecz jest dodefiniowana. Nie. Jesteśmy bardzo ważnymi uczestnikami tego dialogu. No i w związku z tym Paweł oczekuje zaangażowania od odbiorców. To nawiasem mówiąc są takie wskazówki całkiem praktyczne, jak czytać teksty Nowego Testamentu i Listu do Rzymian również dotyczą. Paweł nie wyjaśnia znaczenia podsuwanego przez dane odniesienie dostanego, ale zakłada, że odbiorca zna je lub potrafi je odczytać, tak? Zakłada znajomość lekcji z pism w stopniu umożliwiającym rozpoznanie związku ze swoim wywodem. I takich fragmentów w liście do Rzymian jest cały szereg i to są trudne fragmenty, z których przez to, że nie dokonujemy tej analizy, tak? Wtryniamy w te cytaty czasami znaczenia kompletnie kosmiczne, których autor, moim zdaniem, Paweł, w ogóle nie przypuszczał, że zostaną mu przypisane.
Prawie każdorazowo odniesienie do Starego Testamentu wymaga uchwycenia wymowy wskazanego tekstu w szerszym, oryginalnym kontekście w ramach tekstu księgi, z której został jakby przywołany. Czyli, mówiąc krótko, odwołania w tekstach biblijnych działają tak, inaczej niż nasze cytowanie. Nasze cytowanie czasami przywołuje jakby tą kwintesencję wypowiedzi, która najlepiej podsumowuje daną myśl, którą chcemy wyrazić. I korzystamy w tym momencie z pracy kogoś innego, z jakiejś literatury. Cytaty tutaj najczęściej są wskaźnikiem do tego, przypomnij sobie, o czym tam była mowa i jakiej idei jest wyrażeniem to, co ci podsyłam, co tutaj wskazuję, ale musisz zrozumieć, co się tam głębiej dzieje. I to z tego głębszego zrozumienia dopiero możesz wnieść do tego mojego wywodu. Wtedy zrozumiesz, o czym z tobą rozmawiam. To się zamienia jakby niestety w strasznie wymagającą pracę, no ale mówiąc krótko, nikt tego nie robi na zawody, na szybkości po prostu gdzieś. Chodzi o to, żeby spokojnie mieć sobie czas, ale zrozumieć, że takie jest zaproszenie autora, tak? Takie jest zaproszenie, jeśli chodzi o nasz kontakt ze Słowem, nasz kontakt z Bogiem przez Jego Słowo. Okej. Paweł zakłada pogłębioną świadomość wymowy tekstów greckich, septuagintych i hebrajskich. No tutaj już mamy zupełnie jakby po pierwsze trochę komentarz, dlaczego wam na pierwszym wykładzie wśród zasobów źródłowych pokazałem tłumaczenie polskie septuaginty, no bo właśnie autorzy nowotestamentowi intensywnie korzystają właśnie z septuaginty. Dobrze, pozwólcie, że dam wam pewien przykład, jak to wygląda w praniu, czyli krótki fragment z listu do Rzymian weźmiemy i pokażę wam, jak to wygląda, co Paweł robi. Nie oczywiście po to, żebyśmy się załamali, ale po to, żeby była to ilustracją do tego, co rzeczywiście dzieje się w tym liście, dlaczego ten tekst jest taki po prostu wymagający. Mamy fragment z trzeciego rozdziału, 10-18. Pozwólcie, że przeczytam. Zaczyna się, jak napisano. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jarzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Na pierwszy rzut oka, przeczytanie takiego ciągu tekstu, jakie robi was wrażenie, że to jest jaka forma wypowiedzi? Co to by było? Tu mamy przykład właśnie nadużywania tego tekstu do wszystkich, nie biorąc pod uwagę kontekstu, co tu Paweł cytuje. Nie wybiegajmy przez pociągiem, bo tutaj wiesz już. No ale to skojarzenie właśnie, że... Okej, okay, dobrze, ale bonus, na razie tak. Nie uprzedzajmy faktu. Jesteś, wiesz, masz bonus, jesteś drugi raz, okej. Okay. Czy ktoś z was może się podzielić, jakie jest wrażenie z tego tekstu? Z czym wam ta wypowiedź najbardziej jakby się kojarzy, co do formy, sposobu? Gdybyście mieli umieścić to w jakiejś innej księdze Starego Testamentu, to do której byście to wrócili? W sensie nie treści, tylko jakby charakteru wypowiedzi. Jak napisano, okej, pomijam to jak napisano, bo to jest słowa Pawła, tak? Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi, nie masz kto by... Co do klimatu, z czym wam się to jakby najbliżej? Nie wiem, że mam zacytować źródło, skąd to Paweł? Nie. A w ogóle, czy to jest cytat? Zwróćcie uwagę, wprowadzenie, jak napisano, tak by nas miało popchnąć, tak? Jak napisano, to czytamy, jak napisało, tak? No może i napisano, tak? Ale to nie ma takiego cytatu w Starym Testamencie, tak? To już uprzedzamy. Nie ma takiego cytatu, to jest po pierwsze. Klimatem, no, ktoś z was coś wypowie na temat klimatu? Głośniej. No, nie bać się. Albo jakiś psalm narzekający, a może jakiś tekst poetyckich po prostu wypowiedzi prorockich, bo wypowiedzi prorockie to generalnie poezja, tak? Więc one mają specyficzny rytm, pewien taki rytm specyficzny, idą za tym. Więc
nasze skojarzenia co do klimatu mogłyby być takie, że po prostu albo to, jak widziałbym, no hymn byłby raczej powtarzalny, ale właśnie taki psalm narzekający, albo właśnie taka mowa sądownicza, prorocka. To byłoby gdzieś coś koło tego, tak? Ale kiedy rozbierzemy to na części, to się okazuje, że Paweł nie cytuje niczego en bloc, tak? W całości skądś, ale to jest mozaika, tak? I ten, kto zna te teksty, to będzie wiedział, jak on to zrobił i skąd to wziął. Trochę z Koheleta, psalm 14, 14 dalej, 140, 5, 10, 36, trochę z wersji, i to nie mało, trochę bo aż od 13 do 17, ale w wersji właśnie Septuaginty, tak? Trochę z Izajasza. Kiedy byśmy czytali ten tekst, ja nie zadałem wam pytania, a o kim autor mówi? O kim autor mówi? No strzelajcie, szybciutko. O ludziach ogólnie. O ludziach ogólnie, no na przykład, tak by można było powiedzieć. Ale kiedy popatrzymy sobie na te teksty i również na taki tekst, w którym wydaje się, tutaj go nie wymieniłem, ale jednak ma coś do rzeczy, Izajasz 59, cały blok 1 do 21, sekundkę, o przepraszam. Tutaj go 59 to jest tylko fragmencik, tak? Ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki, drogi pokoju nie znają. Nie będziemy tego czytać, ale dam wam adres, to sobie przeczytacie w domu, tak? W ramach prasy domowej. 1 do 21. To zobaczymy, że te teksty krążą wokół Izraela. Facet, właśnie za określenie facet, nie gniewajcie się, Paweł dokonuje mozaiki tekstów, które pokazują, jaki Izrael był w historii. Poprzez różne teksty z różnych miejsc, które właśnie były narzekaniem na sam Izrael. Tak? Tutaj zobaczycie, że jest wiele ciekawych właśnie sformułowań. To, co jest spustoszenie i zniszczenie, znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie poznają. To jest właśnie ten fragment z Izajasza. Ale kiedy się po prostu przeczyta to całość, to zobaczymy, gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność i tak dalej. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Myśli z kolei pojawiają się jako równoległe do tych, które się pojawiły w tamtym fragmencie, tutaj, o słowach, o wargach, które literalnie mogą być bliższe w tych psalmach, ale w tym tekście Izajasza, co do idei, również są obecne. Tak? I nagle się okazuje, że tekst, który nam się wydaje takim ogólnym o człowieku, w jakiej jest kondycji, okazuje się, że nie jest tym. Bo Paweł wcześniej powiedział ogólnie o ludziach wszystkich. W 1:18-32. Wszyscy mają problem z bezbożnością i dlatego Bóg zwraca swój gniew przeciwko wszelkiej bezbożności. Ale kiedy przeszedł do tekstu, który był parą do tamtego, pomijając teraz jakby szczegóły, ale to jest właśnie ta skutki retoryki biblijnej, tak? Kiedy doszedł do tekstu, który jest parą do tamtego całego bloku, to nagle pokazał, że i Żydzi w tej charakterystyce, którą udostępnia ją ich pisma, pokazują ich, jak bardzo upadli i że nie różnią się co do istoty problemu z poganami, czy z resztą ludzkości. Tak? Czyli Paweł pokazuje właśnie, to nie jest tak, że poganie są pod kreską, a Żydzi są fantastyczni. Nie. Historia nasza i nasi prorocy i nasi autorzy pokazują, że jesteśmy dokładnie w tych samych miejscach. Tak? Witamy. Okej. Okay. To jest przykład pewnego, no powiedziałbym, dość zaawansowanego posługiwania się Starym Testamentem. I mówiąc krótko, my to przeczytamy jakby sobie i też będziemy mieć z tego pożytek i coś z tego zrozumiemy, tak? Ale kiedy chcemy zrozumieć, co Paweł w istocie powiedział, to trzeba powiedzieć, że żydowska grupa odbiorców będzie się albo gotować, ale przynajmniej ma szansę lepiej zrozumieć, co właśnie zostało powiedziane i do kogo, tak? Bo będą wyczuwali, skąd poszły te myśli. Słuchajcie. Ale ten tekst ogólnie słyszeli wszyscy, nie? Paweł czytał ten list, to jakby chrześcijanie też mogli to odbierać nie do siebie. No się, powiedziałbym tak. Nawiązujemy teraz jakby do tego, jak funkcjonowały pisma Nowego Testamentu w społecznościach. Tradycja mówi tak, że tradycja teraz naukowa, tak? Że służyły do tego, żeby je odczytywać, a reszta słuchała. No, jeżeli by tak było, to pewnie tak było, jak mówisz.
ale mam wątpliwości, czy ten list miał służyć takiemu po prostu publicznemu odczytowi. Do tego dojdziemy i zobaczymy, czy to wam będzie jakby również odpowiadać taka perspektywa, którą wam zaproponuję, czy też nie. Dobrze, idźmy dalej. W związku z tym, to jest jedna rzecz, ale okej. Oprócz tych wszystkich problemów, które wam wymieniłem, jest jeszcze jakby jeden problem, a mianowicie taki, że Paweł tak kapie pewnymi ideami, tak? Używa pewnego kodu na początku na przykład listu i ten kod wydaje nam się zrozumiały, ale dopiero w trakcie zaczyna wracać do niego i go rozbudowuje, jakby czyni go coraz bardziej jakby obudowanym i coraz bardziej czytelnym. W związku z tym coś, co się pojawia jakby w pewnym zaczątku, dopiero jakby wraz z postępem czytania widzimy, jak nam urasta, jeżeli to śledzimy oczywiście, i zaczynamy jakby lepiej rozumieć, w jakich granicach określony termin funkcjonuje w tej wypowiedzi. No to jest właściwie, tak w ogóle funkcjonuje komunikacja, tak? Ktoś nam da jakieś tam delikatne hasło i my po prostu czasami, jeżeli możemy korzystać od razu z dialogu, mówimy, ale czy masz na myśli to? No i ktoś się tam z tego tłumaczy. Ale kiedy jesteśmy w takim jednokierunkowym komunikacie, no to ktoś musi zadbać o to, że jeżeli pod tą ideą ma być rozumiane tylko i wyłącznie to, albo coś w określony sposób zakreślone, to on sam musi nam to podpowiedzieć, bo my sobie tego jakby sami nie stworzymy, tak? Kontekst i jakby konfiguracja tych różnych wypowiedzi, tak to działa. W związku z tym wniosek jest taki, tak? Zaczynamy czytać, czytamy pewne idee i jeżeli chcemy dobrze zrozumieć, co tutaj autor miał na myśli, to potrzebujemy ten tekst przeczytać kilka razy, bo dopiero kiedy napotkamy dalej, to one nam jakby będą rozjaśniać również to, co było na początku, tak? I wtedy dopiero za którymś razem mówimy, a jak przeczytałem tutaj do końca, to mówię, to teraz już lepiej wiem, jak rozumieć te rzeczy, które były na początku, tak? Bo na początku rozumiałem je jak na początku, jak dziecko, nie? Czytam coś i mówię, biorę to jakby z całą jakby uczciwością i szczerością, tak mi się wydaje, że to jest to, ale dopiero następne rozdziały zaczynają to rozwijać i rozjaśniać. Dlatego przeczytanie tekstu jednokrotne i twierdzenie, że właśnie się go zrozumiało, jest, wydaje się, ze z powodów, uwaga, trudne słowo, hermeneutycznych, nie do wyobrażenia, tak? Nasze rozumienie wymaga powtórzeń i pewnej pracy nad pewnymi ideami ileś razy, aby nam się poukładały te obrazki całościowo. Dobrze. Teraz zrobimy taką rzecz. List do Rzymian, a list do Galacjan. Może niektórzy z was będą zaskoczeni, ale dlatego już się z tego tłumaczę. Zwykle pracuję nad tekstem tak, że staram się argumentować głównie w oparciu o jego własne siły. Ale nie będziemy ukrywać, że list do Galacjan i list do Rzymian jednak parę tematów wspólnych dyskutuję dość spójnie i czasami ze względu na to, że list do Galacjan jest napisany do pogano-chrześcijan, tak? Galacji to w sumie jednak jest społeczność stricte pogano-chrześcijańska. No Paweł wydaje się, że tam jest jakby bardziej wyrazisty i bardziej jasny co do niektórych stwierdzeń, które będą nam użyteczne do przedstawienia dzisiaj. Dlatego chciałbym wam powiedzieć, jak widzę relację między listem do Galacjan a listem do Rzymian. Zupełnie wyrywkową, ale jednak żebyście zrozumieli, jakie też widzę granice użytkowania tych listów razem, co jest dość powszechną, jakby praktyką, i zrozumiecie, jakie sobie też stawiam granice potem przy wspieraniu się z listu do Galacjan do listu do Rzymian. Dobrze, utarło się myśleć, że zasadniczo listy do Rzymian i do Galacjan zajmują się tą samą kwestią. Usprawiedliwienie, sprawiedliwość Boga. Razem zajmują się tematem właśnie takim, usprawiedliwienia przez wiarę. List do Galacjan był pierwszy, a do Rzymian drugi. Mówię teraz o generalnym podejściu do tych jakby dyskusji. Być może są jakieś pojedyncze przykłady innych poglądów, ale to jest drobiazgi. List do Galacjan był napisany jako interwencyjny i tutaj nie ma jakby wątpliwości, a kwestia usprawiedliwienia w liście do Rzymian nie wynikała z problemów wierzących w Rzymie. Tutaj przedstawiam stanowisko tradycyjne, nie moje, tak? List do Galacjan był odpowiedzią na gorąco i zwięzłą, a list do Rzymian miałby być szeroką, spokojną, pogłębianą jakąś refleksją na temat problemu usprawiedliwienia przez wiarę. Takie są jakby standardowe podejścia i znajdujemy takie podejścia w całkiem jakby świeżych opracowaniach, komentarzach bądź tłumaczeniach pisma, tak?
To jest przykład z Biblii, Ligi Biblijnej, tak? Jeżeli tam są w nagłówkach przed listami są tytuły do listów, tak? No i list do Rzymian jest taki. Przed listem do Rzymian jest taki zaproponowany temat. Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara. A z wprowadzenia do listu do Galacjan usprawiedliwienie jest kwestią wiary. Wydaje się, że już można było zrobić copy-paste, bo to właściwie chyba to samo, co nie? Albo może nie rozumiem tego niuansu, ale generalnie wydaje się, że jest dość blisko, tak? Dobrze, a Biblia Jerozolimska we wstępie do listów pisze coś takiego. Listy do Galatów i do Rzymian powinny być potraktowane łącznie, ponieważ odnoszą się do tego samego problemu. Jeden jako pierwsza reakcja spowodowana konkretną sytuacją, drugi jako spokojniejszy i bardziej kompletny wykład, który porządkuje myśli zrodzone w polemice. Szczerze mówiąc, jak pamiętam wypowiedzi krytyczne Pawła w liście do Rzymian, to nie potrafię dopatrzyć się tego spokoju. Ale to widocznie człowiek ma różny poziom jakby wrażliwości na krytykę i to może tutaj po prostu tutaj autorzy są już tacy doświadczeni. Dobrze. Gdzie jestem jakby ze swoim jakby spojrzeniem na te dwa listy? Po pierwsze, obydwa mają charakter interwencji. Po drugie, adresowane są do społeczności, które borykają się z różnymi problemami. Tak? Rzym, podziały, brak jedności pośród wierzących z powodu rywalizacji różnych środowisk oraz z powodu różnego stosunku do zakresu wolności w Chrystusie w obszarze aktów pobożności. To są te rozdziały 14-15. W Galacji zagrożenie zwrotem pogano-chrześcijan do judaizmu i przyjęcia przekonania o usprawiedliwieniu przez zachowanie przykazań prawa, tak? Bez zaufania Chrystusowi, opierając się na swojej własnej sile. Czyli jakby idea jest jednak inna, problem jest inny, tak? Zasadniczymi odbiorcami obu dyskusji o usprawiedliwieniu są inni wierzący. W Rzymie to przede wszystkim judeochrześcijanie. Chodzi mi tylko nie o cały list, tylko o dyskusję o usprawiedliwieniu, tak? Tutaj są judeochrześcijanie przede wszystkim. Natomiast w Galacji to wierzący z pogan. Każda ze społeczności w innym, własnym kontekście musi przepracować temat usprawiedliwienia przez wiarę. Judeochrześcijanie w Rzymie powinni ją uznać, a porzucić błędne nauczanie. Przywiązanie do nauczania na gruncie tradycji o wyłączności Izraela jako ludu Bożego i przekonanie o możliwości usprawiedliwienia przez uczynki prawa. Wierzący z pogan z kolei w Galacji nie powinni porzucać głębszego i uniwersalnego udziału w relacji z Bogiem, którego już się stali uczestnikami w duchu, na rzecz zwrotu do prawa i judaizmu. Z perspektywy Pawła to jest krok kompletnie wstecz, to nie jest pół kroku ani jeden krok, to jest po prostu do tyłu wywrotka w przepaść, tak? Taka jest różnica między tym, co staje się uczestnikiem, czego staje się uczestnikiem osoba, która wchodzi w relację pojednania z Bogiem i w relacji bliskiej z Bogiem w Chrystusie, a tym, że próbuje ktoś pracować na usprawiedliwienie, ufność do Boga zawieszając, nie uznając jej po prostu istotnego znaczenia. Pozwólcie, że to wyrażę troszeczkę tak graficznie. U góry mamy sytuację judeochrześcijanina w Rzymie, tak? Więc wydaje się, że ktoś, kto był Żydem, zwraca się do Chrystusa, stoi w tym takim trudnym momencie, kiedy po prostu nagle jest zakorzeniony w jednej tradycji, jest wychowany w określony sposób, w pewnym jakby przekonaniach, ale odkrywa Chrystusa, tak? Uświadamia sobie, że właśnie Chrystus ten obiecany przyszedł i w nim dokonuje się jakby nowa jakby budowa od początku nowej optyki na życie duchowe. I teraz on stoi przed problemem, czy puścić to stare, czy też nie puścić. Tak? Czy mogę trzymać tą jedną i drugą rzecz razem? Taki jest problem judeochrześcijan. Ale co się dzieje z pogano-chrześcijanami w Galacji? Zaczęli od wejścia w relację z Bogiem przez wiarę, tak? Ale na wskutek pojawienia się jakichś tam ludzi, którzy zaczynają mówić, no ale tego się tak nie da, to jak nie wejdziesz w prawo i nie przyłączysz się fizycznie przez obrzezanie do Izraela, to ty jesteś pogrzebany jak byłeś, tak? Ty sobie w ogóle po prostu masz przechlapane, to nic się właściwie nie wydarzyło. No i ten chrześcijanin jest gotowy, tak powiedziałbym, puścić to doświadczenie
które ma za sobą i chce się zwrócić właśnie do tej błędnej nauki o usprawiedliwieniu przez uczynki prawa i jakby zaniechać zaufania, polegania całkowicie na Chrystusie. Taka jest jakby sytuacja odbiorców głównego problemu odnośnie usprawiedliwienia w tych dwóch listach. Co robi w związku z tym Paweł? Paweł mówi, wybierz życie według obietnicy Boga, tak? Ponieważ pokazuje w liście do Rzymian, że obietnice były czymś bardziej fundamentalnym i czymś poprzedzającym nadanie prawa i teraz te obietnice właśnie w Chrystusie się ziszczają. W związku z tym nie obawiaj się porzuć to nauczanie, które jest po prostu błędnym nauczaniem. Tak? A wybierz to, na co znajdujesz potwierdzenie w Piśmie i co w Chrystusie zyskujesz jako nowe doświadczenie bycia w relacji z Bogiem. W odniesieniu do poganochrześcijan w Galacji Paweł pokazuje jakby, po pierwsze, no oczywiście argumentacja jest dużo szersza, ale pokazuje to, że sami Żydzi wiedzą, że ta nauka jest po prostu błędna. Znamy taki werset, będziemy go jeszcze oglądać, 2:16 z listu do Galacjan, kiedy po prostu Paweł mówi, nawet 2:15, mówi, my jesteśmy Żydami, my dobrze wiemy, że nie ma jak się usprawiedliwić przez uczynki prawa. To jest figura niemożliwa. Tak to mniej więcej brzmi, tak? I potem to rozwija. W związku z tym Paweł mówi, weszliście przez wiarę na najwyższy poziom możliwy jakby tej relacji z Bogiem, jaka jest tutaj nam możliwa, tak? Doświadczyliście Ducha Świętego, doświadczacie Go, doświadczaliście też jakby oznak zewnętrznych, że stoicie we właściwym miejscu. Po co macie porzucać to wyższe na rzecz niższego, na dodatek jeszcze kompletnie błędnego? To jest absurdalne. W związku z tym mówi, okej, skrót mój myślowy, to jest bez sensu, tak? Zawróć, nie wybieraj się, nie puszczaj tego, tak? W związku z tym taka jest różnica. Taka jest różnica i w związku z tym, choć wesprę się tutaj w pewnych momentach tekstami z listu do Galacjan, to jednak chciałem wam powiedzieć, że zbyt łatwe przenoszenie myśli z Galacjan jakichkolwiek do Rzymian i odwrotnie może być obciążone pewnym błędem, ponieważ tak naprawdę kontekst i sytuacja obydwóch społeczności jest inny. Wniosek jednak co do tego usprawiedliwienia, w których dyskutuje Paweł i w jednym i w drugim miejscu, jest taki, że nie da się na usprawiedliwienie ani zapracować, ani zasłużyć, ani zdobyć. Sorry Winnetu. Dobrze. Okej. To teraz przechodzimy do wybranych idei i terminów z listu do Rzymian. Wybrany będzie ich raptem kilka, bo w istocie jest ich dużo więcej, ale nie chodzi o to, żebyśmy teraz tak na sucho po prostu dyskutowali. Lepiej będzie do niektórych z nich wrócić, kiedy będzie czas w tekście i tekst jakby je sam nam podda. Natomiast chciałbym, żebyście właśnie dostali pewien zbiór pewnych idei do tego, żebyście sobie potem z tym zbiorem nowych idei przeczytali list do Rzymian i zobaczyli, co to zmienia w niektórych momentach, w których po prostu już mamy jakby ustalone pewne sposoby czytania i rozumienia tych fragmentów w liście do Rzymian. Dobrze? W związku z tym mój pomysł jest taki, że zajmiemy się krótko po prostu omówię kwestię kodu, sprawiedliwość Boga, prawo, wypełnienie prawa, a potem tak w istocie to po prostu trzeba powiedzieć, że wszystkie te rzeczy w liście do Rzymian i w liście do Galacjan to są naczynia połączone. To jest pewna sieć, której po prostu zauważymy, że te wszystkie czasami określenia albo prawie wszystkie pojawiają się w jednym wersecie, jako jedna wypowiedź. Dlatego kiedy ruszymy jeden element, to trzeba powiedzieć, że zmienia się już coś. Kiedy zmienimy drugi, to już werset może być zupełnie w innym miejscu. Kiedy się okaże, że mamy cały zbiór nowych możliwości, lądujemy zupełnie w nowym obrazie i możliwe, że w zupełnie nowym świecie. Nie bójcie się tego, ale no tak ostrożnie po prostu czuwajcie, aby zobaczyć po prostu, jak te słowa mogą do was przemówić z takich nowych perspektyw. No to ruszamy, tak? Okej, bo ja już troszeczkę się nagadałem. Jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś coś macie? Dobra, idziemy. Sprawiedliwość.
bardzo mocno się ukorzeniło jakby w naszym odbiorze, w naszych środowiskach, takich powiedziałbym ewangelikalnych, protestanckich, to, że sprawiedliwość, przynajmniej w wypadku listu do Galacjan, listu do Rzymian, jest odbierana tak bardzo legalistycznie, jakby w tym klimacie takim prawnym, sądowniczym. Jednak nie możemy zapomnieć tego, że to wszystkie kluczowe hasła, że wszystkie kluczowe kody Pawła, one mają ukorzenienie w Starym Testamencie. I kiedy byśmy się wzięli za te wszystkie miejsca, gdzie tam to słowo sprawiedliwość w odniesieniu do Boga się pojawia, to nagle się robi ciekawa sytuacja. I to jest sytuacja, która nie jest jakby, tutaj jakby żadnej Ameryki nie odkrywam, bo właśnie na dowód tego odwołuję się do pewnych opracowań, encyklopedia biblijna, tak, na przykład. Czyli pewna świadomość jest, że słowo sprawiedliwość w Starym Testamencie nie jest jedynie związana z tą sferą sądowniczą, sferą prawa Boga jako prawodawcy, tego, który po prostu ma moc rozliczyć, ma moc również ukarać, ma moc dokonać sądu. Nie. Okazuje się, że świadomość i w literaturze, jest od dawna, że sprawiedliwość Boża ma przynajmniej te trzy elementy. Tak? Nie to, że jest naraz, ale jakby pojawia się w tych trzech odsłonach w różnych miejscach. Oprócz tej sprawiedliwości w sferze sądowniczej jest jakby synonimem wierności, niezawodności kogoś, Boga w tym momencie. Tak? W związku z tym Bóg jest sprawiedliwy, kiedy jest wierny warunkom przymierza. Tak? Ale trzeba powiedzieć, że te warunki przymierza obejmują i to, że Bóg jakby odpowie na przykład karą, i tam jest końcówka, opis na przykład sądów w V Mojżeszowej, ale również jest wiernością w tym sensie, że kiedy ktoś zwraca się do Boga z pokutą, tak, to Bóg jest wierny i odpowiada z miłowaniem, odpuszczeniem, przyjęciem. Więc wierność zaczyna być czasami synonimem, który trzeba podłożyć sobie pod sprawiedliwość w zależności od kontekstu, w jakim kierunku to idzie. Sprawiedliwość to również taka grupa. Miłość, miłosierdzie, dobroć, ratunek. Dlatego często sprawiedliwość pojawia się jako synonim albo zostaje połączone razem w różnych tekstach, na przykład w Izajaszu, ze zbawieniem po prostu. Ze zbawieniem rozumianym nie na sposób ten wieczny, całkowity, ostateczny, ale po prostu z ratunkiem, z wybawieniem, z odnową. Oczywiście może też się pojawić ten element ostateczny, jeśli chodzi o wybawienie. I to jest ważne, bo trzeba powiedzieć, że pojawiają się fragmenty w liście do Rzymian, w których pod termin sprawiedliwość, jak wrzucimy tą sprawiedliwość sądowniczą, to one są jakby po prostu nielogiczne. No i to jest wtedy wyzwanie, jakby należało je zrozumieć, skoro po prostu właśnie mamy taki fajny tekst, tak? Na przykład, może znajdę. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. To jest psalm, przepraszam, że nie z Rzyman. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Tak? 51:16. Psalm 51. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Tak? No facet zaciukał kogoś. Okej, nie swoimi rękami, bo mowa o Dawidzie. Jeszcze tam nabroił. I teraz mówi, no Boże, wybaw mnie. W domyśle to my wiemy, że właściwie podniósł nie on karę, tylko jeszcze dookoła niego. Ale mówi, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Jeżeli znamy historię, to mówiąc krótko, wiemy, że on po prostu doznał łaski. Tak? Czyli ta sprawiedliwość w tym miejscu wcale nie znaczy sprawiedliwość, bo jeżeli byłaby sprawiedliwością według prawa, to my wiemy, co się należy komuś, kto zrobił jedną i drugą rzecz, a wiemy, o których rzeczach mówimy, bo to psalm 51 i rzecz dotyczy Dawida. Czyli w ogóle nie dostał prawa, według prawa tego, co mu się należało. A jednak on będzie wychwalał Bożą sprawiedliwość. Tak? Chciałbym, żebyście to zrozumieli. Oczywiście bardzo ciekawie też brzmi z Rzymian 3:21. Ale teraz, niezależnie od zakonu,
objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Tak? Niezależnie od prawa, sprawiedliwość Boża. No to o co chodzi z tą sprawiedliwością, niezależną od prawa? Tak? I w tym momencie, kiedy widzimy, że po prostu chodzi tam po prostu o łaskę, tak? Że nie przez uczynki, nie przez pracę, ale na inny sposób zostaje człowiek jakby podniesiony i odbudowany, to znowu rozumiemy, że przez tą sprawiedliwość wrzucenie, jakby, że kiedy wrzucimy sprawiedliwość tą sferę, to zaczynamy mieć po prostu duży problem logiczny, jeśli chodzi o całość tej wypowiedzi. Dobrze. W porządku. Okej. Autor hasła w Encyklopedii Biblijnej tak to na przykład ujął. Najbardziej zadziwiającą rzeczą jest to, że sprawiedliwość odnosi się także do zbawczych dzieł Bożych. Nie będę już teraz adresów odczytywał. Ten aspekt sprawiedliwości widoczny jest zwłaszcza w drugim Izajaszu, no okej, zwolennik teorii wielu Izajaszów, jako zbawienie. W Sędziów 5.11 liczbę mnogą oddaje się za pomocą wyrażenia dobrodziejstwa Pana. Tak? Czyli wiele sprawiedliwościów, trzeba by to jakoś dokonał dla Ciebie po prostu Bóg do Izraela i w tym momencie w tłumaczeniu musieli to już oddać jako dobrodziejstwa Pana, tak? Bo to w naszym języku nie funkcjonuje jakby ta sprawiedliwość w takiej roli. Pan naszą sprawiedliwością oznacza Boga Zbawiciela. Bóg okazuje się sprawiedliwy w swoim wyroku i jako sprawiedliwy i zbawiający. Tak? No więc widać, że w tym elemencie sprawiedliwości mamy tę część prawodawstwa, sądu, rozliczenia, ale widzimy, że jest potężny ładunek wierności, niezawodności, właśnie Bóg jako skała, ale też miłość, miłosierdzie, dobroć, ratunek, pochylenie się nad tym, który jest w potrzebie i już. Tak funkcjonuje termin sprawiedliwość. Dobra, to lecimy krok dalej. Prawo. Prawo w liście do Rzymian, w liście do Galacjan funkcjonuje w kilku znaczeniach, choć Paweł oczywiście nie mówi, w którym momencie używa, w którym znaczeniu. Z kontekstu musimy sobie to wywnioskować. Po pierwsze, prawo funkcjonuje jako cały pięcioksiąg. To jest ważne, ponieważ kiedy mówimy o prawie mojżeszowym, no to przeważnie mówimy jakby o tej liście określonych przepisów, czy to będzie rytualnych, czy kazuistycznych i całej jakiejś tam organizacji życia Izraela. Więc problem polega na tym, że Paweł jednak czasami rozumie przez prawo cały pięcioksiąg. Robi tak wtedy mamy z tym do czynienia, kiedy na przykład argumentuje z Abrahama, tak? Czyli z pierwszej Mojżeszowej, w której jakby nie mamy, jeszcze jesteśmy jakby chronologicznie przed nadaniem prawa, a jego cała argumentacja na rzecz właśnie tego, jak to z usprawiedliwieniem jest, rozpoczyna się od przykładów z Abrahamem, jak on uzyskał usprawiedliwienie. Takim tekstowym znakiem o tym, że Paweł tak uważa, może być fragment z listu do Galacjan 4.21. Tam Paweł używa takiego sformułowania, kiedy chce się odnieść do przykładu Sary i Hagar, czyli znowu do pierwszej Mojżeszowej. I pisze, tam jest tam napisane coś takiego. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. To z Galacjan. Czy nie słyszycie, co zakon mówi? I potem zaczyna się odwoływać właśnie do Hagar i Sary. Tak? Czyli z punktu widzenia Pawła, pierwsza Mojżeszowa, to jest element zakonu, prawa. Czyli używa go w sensie szerszym. Mhm. No właśnie, bo jest nawet klucz do zrozumienia w księgach epistolarnych Pawła tego rodzaju semantyki, że Tora jest traktowana jako prawo, czy pięcioksiąg Mojżesza, bo kiedy na przykład powołuje się na Nemim lub Ketuvim, czyli pisma prorocy, to na przykład używa trzeciego zwrotu proroce albo pismo. I rzecz ciekawa, że trzyma się to dokładnie konwencji podziału Tanach na trzy podstawowe grupy, a więc Torę, Nemim, Ketuvim. I kiedy mówi prawo lub zakon, to na pewno ma na myśli pięcioksiąg Mojżesza. Okej, bo dla nas jest to też przy okazji też istotne, że kiedy Paweł odwołuje się do Mojżesza, czy do Abrahama, to on w ich świadomości, to on się też odwołuje do proroków tak naprawdę. Ponieważ i Mojżesz, i Abraham jest tak postrzegany w judaizmie. To jest jakby na marginesie. Dobrze,
Czyli to jest podstawowe pierwsze ze znaczeń, w jakim się pojawia prawo w liście do Rzymian. Drugie to rzeczywiście prawo, w sensie kodeks prawa otrzymany na Synaju, w sensie jakby ta lista przykazań organizujących życie, w sensie takim stricte, tak? I trzeba powiedzieć, że te rzeczy, to zrozumienie prawa, można by powiedzieć, że należy do jakby takiego ogólnie pozytywnego spojrzenia na prawo przez Pawła. Pojawia się jednak też trzecie zrozumienie i to jest prawo rozumiane jako kodeks prawa otrzymany na Synaju, ale reprezentowany w listach Pawła, tutaj w liście do Rzymian, jako uczynki prawa, tak? I to prawo plus fatalne rozpoznanie jego sensu i roli, tak? Można zyskać usprawiedliwienie w oparciu o samo wytrwanie i skrupulatne wypełnienie przykazań bez zdania się w tej kwestii na Boga, tak? Czyli bez zaufania tak naprawdę. Pewna skrupulatność, pewne oddanie samemu spełnianiu określonych form postawi mnie w sytuacji, w której Bóg mnie na pewno przyjmie do swojej społeczności. I takie podejście, rozbudowane jakąś tam olbrzymią tradycją, tworzy pewien klimat nauczania, który jest obecny w czasach Jezusa i który jest patologią, trzeba powiedzieć, tak? Jest patologią z punktu widzenia jakby całego jakby wymowy Starego Testamentu i ten pogląd zaczyna być przez Pawła zwalczany. Czyli Paweł nie zwalcza prawa w tym sensie drugim, ani w pierwszym, ale walczy z tą nauką, która wyrasta w oparciu o prawo kodeksowe, ale jest uzupełnione o określoną interpretację i określony sposób jego użycia. Z tym walczy. I teraz w zależności od tego właśnie, w którym jesteśmy miejscu argumentacji Pawła, raz pojawia się jedno znaczenie, raz drugie, raz trzecie. Na przykład, kiedy mówi o uczynkach prawa, to na przykład mamy w Rzymian 3, w Rzymian 10, miejsca krytyki idei usprawiedliwienia przez uczynki prawa, tak? Ponieważ Paweł się tam mówi jakby o zakonie, ale mówi o tym zakonie źle przepracowanym. Kiedy mówi o prawie jako pięcioksięgu, to na przykład rozdział 4, kiedy argumentuje z Abrahama, tak? Jak został usprawiedliwiony, jaki był porządek obrzezania względem prawa i tak dalej, i tak dalej. Tu odnosi się do prawa, jakby argumentuje właśnie, pokazuje, jak należy je właściwie rozumieć w kwestii usprawiedliwienia. W rozdziale 7 pokazuje prawo to rzeczywiście przykazań, ale pokazuje jako pozytywne, jako święte, jako dobre, ale też takie, które stawia człowieka przed olbrzymim wyzwaniem, bo w zderzeniu z tym prawem każdy z nas rozpoznaje, że nie jest w stanie tak naprawdę być człowiekiem na miarę Bożych oczekiwań, bo w środku toczy się walka, której nie potrafimy przerwać, tak? Ona jest czymś nieustannym i choć prawo mówi nie pożądaj i świadomość odnośnie tego, by nie pożądać w nas już jest, to jednak życie stricte z tą regułą już przestaje być dla nas proste, tak? W związku z tym Paweł w 7 rozdziale pokazuje, że prawo jest dobre, święte, ok, ale mamy z nim określony problem, buduje naszą świadomość, ale nie potrafimy mu sprostać. Prawo jako pięcioksiąg pokazuje ścieżkę, jaką od początku Bóg wybrał dla tych, którzy chcą być z nim w relacji i Abraham jest tego przykładem. Natomiast prawo w sensie trzecim to jest to, z którym właśnie Paweł przede wszystkim toczy w liście do Rzymian i w liście do Galacjan walkę, gdy wierzący chcieliby pozostać bądź przejść, jeśli chodzi o Galacjan, do takiego sposobu funkcjonowania z Bogiem, tak? Dobrze, okej. Okay. Spróbujcie sobie przeczytać do Rzymian, pamiętając o tym, że nie w każdym miejscu zakon znaczy to samo, tak? I zobaczycie, że teksty zrobią się bardziej plastyczne i być może w sposób przez to czytelniejsze. Inny kod. Wypełnienie prawa. Okej. Okay. Wypełnienie prawa w liście do Rzymian pojawia się no, przynajmniej na dwa sposoby, już nie chcę robić żadnych jakichś tam innych rzeczy, ale to jest przynajmniej dwa sposoby. Po pierwsze, pojawia się jako kod spełnienia się obietnic, które pojawiły się w prawie rozumianym jako pięcioksięgu. Tak?
Czyli Paweł, odwołując się do Abrahama, przypomniał odbiorcom, że Abraham otrzymał określone obietnice. Obietnice potomka, obietnice dziedzictwa itd., itd. I w liście do Rzymian Paweł ilustruje, jak w Chrystusie, ale też w tych wszystkich wierzących, którzy przez Chrystusa wchodzą w relację z Bogiem, spełniają się te obietnice najstarsze. Tak? I w tym sensie zaczyna to funkcjonować jako spełnienie się prawa. To jest jakby ta pierwsza strona. Spełnienie się obietnic. Drugi aspekt wypełnienia się prawa to jest wypełnienie się w zakresie moralnym. Tak? I Paweł w rozdziałach, zwłaszcza tych końcowych, będzie pokazywał, jak teraz wierzący wypełniają w swoim życiu prawo. Jak w nich może się wypełnić prawo. Dobrze, to teraz to był ten ogólny podział, ale teraz zobaczmy, jak to wygląda w większych szczegółach. Tak? Większe szczegóły. No to jest, okej. W większej liczbie szczegółów. Dobrze. Wydaje się, że odnośnie tych spełnienia tych obietnic to funkcjonują jakby takie trzy możliwości. Po pierwsze, spełnienie się prawa w samym Chrystusie, Synu Bożym i Odkupicielu, jako ten, który został obiecany Abrahamowi, czy od początku został jakby obiecany ludzkości i przyszedł i dokonał aktu z miłości i aktu jakby objaśnienia Bożego planu. Sam Chrystus jest tym spełnieniem prawa. W Rzymian 10:4 pojawia się takie określenie greckie, które może znaczyć, że w Chrystusie jest celem, spełnieniem, ale też końcem prawa. Tak? Tak to funkcjonuje, takie jest tam określenie. Pomijamy teraz szczegóły, idziemy dalej, żebyście tylko po prostu zobaczyli, jakich są możliwości, kiedy się pojawia idea spełnienia prawa. Po drugie, spełnienie prawa pojawia się jako zwrócenie się pogan z ufnością, wiarą do Jezusa Pana jako Chrystusa. Tak? Czyli w pewnym sensie spełnia się prawo, obietnice prawa, w tym sensie, że rzeczywiście narody odkrywają również Chrystusa i reagują wiarą zgodnie z zapowiedzią o usprawiedliwieniu, które zostało dane, które zostało jakby przypomniane, jak to było z Abrahamem. Tak? Czyli poganie wchodzą jakby na tą ścieżkę wiary. Dobrze. Po trzecie, pojawia się jakby, kiedy mowa jest właśnie o kimś, kto zaufał Bogu na podobieństwo Abrahama. Czyli tutaj jest jakby ten element zbiorowy, że dokonana została jakby ta faza po okresie jakby Izraela, teraz rozlewa się to usprawiedliwienie i realizuje się obietnica na pogan. Natomiast tutaj w trzeciej wersji jest po prostu generalnie o kimś, kto zaufał Bogu na podobieństwo Abrahama. Tak? Czyli tutaj jakby nie ten aspekt społecznościowy jest podciągany. Generalnie jakby ta idea, wejście w buty Abrahama z wiarą, to też jest ten element wypełnienia, spełnienia się obietnicy prawa, które po prostu i spełnieniem, jakby jako skrót myślowy wypełnieniem prawa. Tak? Tutaj podaję wam pewne wersety, które tam jakoś ilustrują te rzeczy. Przechodząc teraz do wypełnienia prawa w zakresie moralnym, no to teraz wypełnienie prawa pod przykazaniem dobra i miłości, tak? Zwróćcie uwagę, zwykle znamy to jakby przykazanie miłości, tak? Jest spełnieniem prawa. W liście do Rzymian tak się składa, na skutek właśnie pewnych układów graficznych tej wypowiedzi Pawła, że w jednym zostaje w elemencie akcentowanym podkreślone dobro, a w drugim, który pozostaje w dialogu z tym pierwszym akcentem, jest miłość, tak? Czyli w pewnym sensie przykazanie, które spełnia prawo, nie brzmi jakby samo przykazanie miłości, ale to trzeba zebrać te dwie rzeczy syntetycznie razem, że po prostu to przykazanie, które spełnia prawo w zakresie moralnym, to jest jakby bycie pod prawem dobra miłości, tak? Dobro i miłość powinny regulować mój sposób bycia na podobieństwo charakteru Boga. Tak? Na podobieństwo charakteru Boga. Czyli zwróćcie uwagę, ten kod, wypełnienie prawa, no już jeżeli ustalimy przynajmniej tylko te dwa obszary, to już widzimy, że funkcjonuje jednak na różny sposób. I to też w tym momencie, kiedy czytamy tekst, coś nowego może nam otworzyć, coś nowego potrafi nam jakby tutaj mam nadzieję zaproponować do przeczytania tego tekstu. W porządku, pomęczyliśmy się troszeczkę
zróbmy sobie w takim razie przerwę, bo to było ciężkie. Chyba że macie teraz jakieś pytania do tego, co wam powiedziałem, czy jakieś uwagi z waszej strony. Okej, rozumiem, że nie, tak? Że nie. Dobra, zapraszam na przerwę.